No i wystartował najnowszy odcinek Latającego Dywanu. Zapraszam was na przechadzkę po pięknych wnętrzach tego campervana na bazie Mercedesa Sprintera. Prócz tego pojawi się książka Widmo, książka Yeti, wszyscy o niej mówią, nikt jej nie widział. Poradnik budowy kampera. Nasz poradnik, 250 stron praktycznej wiedzy o tym, jak taki samochód kempingowy stworzyć. Więcej informacji w filmie. Startujemy! Camper ma dosyć nietypowy układ, nietypowy jak na samochody kempingowe czteroosobowe, gdzie normalnie tutaj mamy jadalnię, łazienka gdzieś przesunięta do tyłu. Tutaj ten układ jest całkowicie inny, możecie go znać, ponieważ jest to układ popularny, nie jest to układ jakiś pierwszy raz wykonany przez naszą firmę. Ten układ jest bardzo popularny na przykład w Anglii, w angielskich camperach. Anglicy tak często przebudowują samochody kempingowe, że szoferkę zostawiają tak jak jest, czyli trzy miejsca z przodu dostępne dla każdego, z tyłu całą pakę wypełniają sprzętami do tego, żeby ten samochód stał się również domem. A więc na wejściu standardowo mijamy umywalkę. Umywalka zlew po prostu w tym miejscu jest jedna bardzo praktyczna ze względu na to, że przy rozsuniętych drzwiach możemy z tej umywalki korzystać również jako prysznic zewnętrzny, czyli mamy wyciąganą baterię, wylewkę tutaj, metrową wylewkę, którą możemy spryskać się również na zewnątrz. Poza tym, jeżeli tutaj w tym układzie postawimy kuchenkę, przy każdych otwartych drzwiach ten płomień z tej kuchenki będzie zdmuchiwany, więc nie jest to najlepsze miejsce. Umywalka w tym miejscu naprawdę zdaje egzamin, więc jest to układ, który ostatnio stosujemy bardzo często i naprawdę zdaje egzamin, więc tutaj na samym początku przejście, olbrzymie blaty. W większości campervanów jest to po prostu strata miejsca, taki blat. Jednak w tym układzie wnętrza, czyli z rozkładaną tylną sypialnią, nie na stałe sypialnią, tylko z rozkładaną i zmieniającą się w salon dzienny na dzień, takie blaty po prostu mają tutaj miejsce bytu, jest po prostu na nie miejsce, a jeżeli jest miejsce, to jest to bardzo dobre rozwiązanie. Ilość przestrzeni roboczej, tutaj można i postawić laptopa i można pracować przy tym blacie, na przykład jak przy biurku, a na tym gotować, to jest naprawdę zaleta. Jeżeli kiedykolwiek podróżowaliście samochodem kempingowym, to dobrze wiecie, że po prostu w niektórych układach czujecie się jak w łodzi podwodnej, po prostu trzeba się przedzierać pomiędzy szafami, docierać do małego blatu, gdzie po prostu gotowanie obiadu to jest jakaś abstrakcja. Tutaj tego problemu nie ma, tu po prostu możecie się czuć jak w domu. Tu naprawdę można niemal przyjęcie na parę osób zrobić, więc ten układ wnętrza ma swoje zalety, ale również ma swoje wady. Za aneksem kuchennym oczywiście dochodzimy do miejsca, do living roomu, do przestrzeni, w której się spędza najwięcej czasu. Chociaż ja najwięcej czasu spędzam w kuchni, no ale generalnie tutaj przy tym się najczęściej wypoczywa, czyli miejsce, w którym siedzimy sobie przy stoliku, stolik zamocowany na specjalnej nodze. Noga ma to do siebie, że można po prostu ją regulować, stolik można obracać w różnych jakby konfiguracji, po prostu ustawiać pod siebie w zależności jak będziemy go teraz potrzebować. Możemy go ustawić sobie jako biurko, możemy go przesunąć sobie na jedną stronę na przykład tylko, żeby zrobić tutaj więcej przestrzeni. To oczywiście ma również swoje wady. Swoje wady ma takie, że stół utrzymywany jest tylko w jednym miejscu, tam na końcu jest po prostu jego główne podtrzymanie i przez to też nie jest aż tak stabilny jak jedna kolumna wystająca ze środka tutaj tej przestrzeni, na której stoi stół. No zawsze coś za coś, prawda? Oprócz tego, że ten stolik jest tak fajnie mobilny i takie różne konfiguracje można z nim uczynić, to również można go zdemontować, a w tym wypadku, w którym się tutaj znajdujemy, nawet musi być demontowalny ze względu na to, że tą całą przestrzeń tutaj w nocy zamieniamy na łóżko, no bo gdzie indziej spać. Tutaj mamy kawał przestrzeni, po złożeniu tego wszystkiego w odpowiedniej konfiguracji zajmuje to mniej więcej 2 minuty, mówię bez pościelenia, bo tutaj później oczywiście trzeba tutaj i pierzynkę pościelić, i prześcieradło, i poduszeczki, ale samo rozłożenie tego nie trwa więcej niż 2 minuty. Po rozłożeniu tutaj łóżka robi nam się gigantyczne łóżko. Długość łóżka 1,90 m, czyli tą długość od blatów do aż drzwi tylnych. Na szerokość mamy 1,70 m, więc
1,90 m na 1,70 m, no wyobraźcie sobie, no olbrzymie, olbrzymie łoże, po prostu można w poprzek, można się tu wyspać po prostu za wszystkie czasy. A teraz wam pokażę, jak przekształcić tą przestrzeń tutaj na przyspieszonym czasie. I w ten oto sposób przekształcamy ten oto living room w olbrzymie łóżko. Jest po prostu no kawał łoża. No aż niewyobrażalnie wielkie łóżko z pięknym widokiem, z tyłu na poziomie okien śpimy, więc no naprawdę, naprawdę fajne rozwiązanie. Jeżeli komuś tylko nie przeszkadza ten etap, że to łóżko trzeba rozkładać, a rano niestety trzeba je znowu złożyć, to jest to naprawdę rewelacyjne rozwiązanie, które zaoszczędza nam miejsca w samochodzie kempingowym. Meble w campervanie to również bardzo indywidualna sprawa. Oczywiście muszą być odpowiednio zamocowane, ale prócz tego to tutaj forma jest dowolna. Jeżeli będziecie sami budować swój samochód kempingowy, no to możecie sobie je zrobić z czego chcecie. My jesteśmy ostatnio za tym, żeby unikać ostrych kantów, czyli ostrych krawędzi takich narożnikowych, ponieważ w tak małej przestrzeni z doświadczenia wiemy, że często można kolidować z takimi po prostu elementami narożnymi i nieprzyjemne sobie zrobić tutaj rany w okolicach głowy. Jeżeli będziecie sami budować kampera i zdecydujecie się na własnoręczny wyrób mebli, to parę rad znajdziecie w tej książce. Tutaj możecie zobaczyć, ile mamy przestrzeni ładunkowej, no po prostu olbrzymie, olbrzymie szafy. Tutaj naładujecie, no tu można naprawdę sporo maneli zmieścić. Tutaj jeżeli chodzi o wszystkie zapotrzebowania kuchenne, to spokojnie się pomieścicie w takim układzie wnętrza, w takich dwóch wiszących szafach na górze. Do tego trzeba przypomnieć, że na dole, teraz zniżę trochę obiektyw, schodzimy piętro niżej, gdzie do tej przestrzeni pod blatami, pod tymi blatami kuchennymi olbrzymimi, które znajdują się na poziomie zero, tak go nazwijmy. Tutaj oczywiście lodówka. Lodówka wydawać by się mogło, że jest to zwykła jakaś tam lodówka domowa. Wygląda jak klasyczna lodówka w domach, podblatowa. Jednak jest to lodówka przystosowana do pracy w samochodach kempingowych. Jest zasilana 12-woltowym kompresorem. Do tego ma różne tam antybakteryjne oświetlenia w środku. Jest to lodówka szufladowa, to również jest bardzo ważne, że nie trzeba się do niej schylać tam, żeby zaglądnąć do ostatniej półki w tej jakże ciasnej przestrzeni. Do tego też wszędzie tutaj szafki, różnego rodzaju schowki, które po prostu pochowaliśmy tutaj. Bardzo dużo szuflad, które ułatwiają... Szuflady są o tyle fajne, że po prostu ułatwiają obsługę tych przestrzeni na w tak ciasnych pomieszczeniach. Po prostu zamiast się tu schylać i zaglądać do tych wszystkich szaf, wystarczy wysunąć szuflady i wszystko widać z góry. Wadą takich szuflad jest ich ciężar. Po prostu montując szufladę, montujemy jakby drugi mebel w jednym meblu po prostu, więc dodajemy tej wagi, która jest niezwykle istotna przy zabudowie samochodu kempingowego. Została nam jeszcze łazienka, ale zanim o łazience i zanim o patentach, które w łazience wykorzystaliśmy, jak przesuwne drzwi foliowe i toaleta kompostowa, chwilę o książce. Książka Widmo, książka Yeti, czyli wszyscy o niej mówią, nikt jej nie widział, tak piszą w sieci o poradniku budowy kampera, o naszej książce, kompendium wiedzy zawierającej wszystkie informacje dotyczące pierwszej zabudowy samochodu kempingowego. Jest to taki poradnik, który przeprowadzi was przez tą ścieżkę, jeżeli byście się zdecydowali na zabudowę własnoręczną samochodu kempingowego, samochodu ciężarowego, przekształcenie go do takiego pojazdu, w którym ja się teraz właśnie znajduję. Więc takie kompendium wiedzy, książka wydana naprawdę bardzo porządnie, nie jest to jakaś tam książeczka, jest to naprawdę księga, czuć to po prostu mając tą książkę w rękach. Bardzo gruba kartonowa okładka, bardzo porządnie wydana, szyta książka, nie klejona, więc nie ma mowy o jakimś rozpadaniu się, przetrwa naprawdę bardzo, bardzo długo. W środku najwyższej jakości druk, jaki jest możliwy, po prostu jest dostępny, więc zdjęcia po prostu wyglądają rewelacyjnie, jest to mega zbiór inspiracji, po prostu wszystko jest opisane oraz obrazowane na zdjęciach, na naszych zdjęciach, nie posiłkowaliśmy się żadnymi innymi kamperami, po prostu wszędzie w całej książce są nasze zdjęcia, są nasze rysunki, ponieważ stwierdziliśmy, że książka od A do Z musi być po prostu naszą książką, tak więc poświęciliśmy jej niemal rok czasu, żeby powstał ten 250-stronicowy poradnik budowy kampera. Już jest,
Link do sklepu znajdziecie w opisie tutaj filmu, więc śmiało wejdźcie sobie w opis filmu i odszukajcie link do sklepu. Zapraszam Was serdecznie, naprawdę, albo pod biuro inspiracji, albo jeżeli potrzebujecie pomocy przy zabudowie samochodu kempingowego, ta książka na pewno Wam to trochę ułatwi, więc wracamy z powrotem do kampera. Drzwi przesuwne to jest zawsze nie lada problem w samochodach kempingowych. Budując swój samochód kempingowy, pierwszy w ogóle nie wiedziałem, jak to zrobić. Drugi, trzeci dopiero przeszedłem przez jakiś proces. Po jakimś czasie, gdzieś na jakichś zdjęciach zobaczyłem różne patenty, które zacząłem wykorzystywać. Doszedłem do jakiegoś już swojego systemu, żeby zapobiec tego rozlewania się wody w trakcie kąpieli na zewnątrz, tutaj na część zabudowy samochodu kempingowego. I po jakimś czasie doszedłem do drzwi rozsuwanych foliowych. Designersko klapa, no bo kto by chciał mieć ścianę z folii, ale jeżeli chodzi o działanie, jeżeli chodzi o ergonomię, no to jest to najlepsze rozwiązanie, jakie istnieje. Mała roleta, z której wysuwa się po prostu nic prostszego. Wysuwa się po prostu foliowa zasłona i w tym momencie mamy 100% szczelność przed rozlewaniem się wody, biorąc sobie tam prysznic w tej kabinie łazienkowej. Problem tego tylko polega na tym, oprócz oczywiście designu, że jest to folia, a nie są to jakieś ładnie wykończone drzwi, jeżeli to Wam nie przeszkadza, to problem polega na tym, że jest to po prostu bardzo ciężko dostępne. W naszym kraju niemal nie do kupienia, jeszcze nie znalazłem sklepu, jak znajdziecie jakiś sklep, gdzie można dostać taką folię, takie drzwi z folii, po prostu gdzieś u nas w kraju, możecie wrzucać linki na dole pod tym filmem, na pewno podzielcie się tego z ludźmi, mnóstwo ludzi tego szuka, więc będziemy wdzięczni, jeżeli ktoś ma dojście do jakiejś, w Polsce, do jakiegoś sklepu, który się tym, takimi drzwiami, sprzedażą zajmuje. My sprowadzamy takie drzwi spoza granic Europy nawet, że te drzwi są sprowadzone ze Stanów Zjednoczonych. W Europie nie do dostania, były dostane gdzieś w Anglii, ale długość przesyłki i odtlenia okazało się, że o wiele łatwiej jest zamówić je po prostu w Stanach Zjednoczonych. Dwa tygodnie później były u nas w warsztacie. Żeby dwa tygodnie czekać na drzwi, no ale warto, naprawdę. No i toaleta. Toaleta nowość, toaleta kompostowa. No nie taka nowość, my już któryś raz montujemy toaletę kompostową w naszych kamperach. To jest przyszłość. Naprawdę, toalety kasetowe kiedyś odejdą w niepamięć, zamienią je toalety kompostowe albo jeszcze inne samospalające, no różne inne systemy, byleby tylko tą chemię wywalić z kampera, która nam tak naprawdę uniemożliwia dłuższy postój w jednym miejscu. Ponieważ toaletę kasetową trzeba co jakiś czas opróżnić, po prostu się zapełnia. Jeżeli mamy tam toaletę kasetową, która jest zazwyczaj chemiczna, jest tam bardzo, bardzo ostra chemia, której nie wolno wylewać do ziemi, więc trzeba po prostu przemieszczać się, co akurat nie każdemu może pasować. Jeżeli ktoś stanął sobie na dziko takim pięknym kamperem w pięknych okolicznościach przyrody i chciałby tam postać dłużej, no to toaleta kompostowa jest super, super rozwiązaniem. Jest to toaleta separacyjna, oddziela nam części stałe od części ciekłych, więc można ją wykorzystywać na dwa sposoby. Ma specjalnie zaprojektowaną tutaj muszlę, która jakby rozdziela nam to wszystko elegancko. Poza tym nie wydobywają się z tego żadne zapachy, to jest nic, nic nie śmierdzi. Jest to toaleta sucha, czyli przy okazji oszczędzamy wodę, nie zużywamy do spłuczki wody. Tutaj jest to toaleta sucha, gdzie wszystko jest mieszane razem z kompostem. Kompost jest dostępny wszędzie, naprawdę możecie go kupić wszędzie. No i to będzie na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy vlog. Dzięki wielkie, że byliście z nami. Przypominam jeszcze raz, poradnik budowy kampera, nasza książka już się pojawiła w sklepach, już jest, fizycznie istnieje, pięknie wydana, a my widzimy się w kolejnym vlogu już za chwilę, bo warsztat właśnie opuszcza kolejny kamper, więc do zobaczyska.